Dzisiaj zagramy w bingo w League of Legends. Każdy dostaje kartkę z listą 16 zdarzeń. Jeżeli któreś zdarzenie wystąpi w grze, skreśla się je z listy. Kto pierwszy skreśli wszystkie zdarzenia w rzędzie lub w kolumnie, krzyczy bingo i wygrywa skina. No to start. Dobra, mam jedno wykonane. Jakie? Wszyscy mają skina. A, zobacz, Zyra nie ma. Nie! Nie! Dzięki, Zyra. Dzięki tobie zaoszczędziłem jakieś 100 zł. I help you? Jungler gankuje i ginie. Zaliczone. Jak się okazuje, zasady nie były jasne dla wszystkich. Shao na przykład zrobił to. Zrobiłem. Czemu ja zrobiłeś egzekucję? Bo mam egzekucję do zrobienia. Ale to nie może być twoja. Ale to kurde. Ja, mam w ogóle dwa. Mam, że Chawat ginie 1v1 i egzekucję. A Chawat zginąłeś? No! No dobra, no to Bezowi zaliczamy egzekucję, ale Shao, niestety tobie nie możemy. Wyjaśniaj zasady lepiej następnym razem może, co? Ja chciałem tylko powiedzieć, ktoś poucza drugiego gracza. Niech będzie, zaliczamy. Na kartkach każdy ma jedno zdarzenie, które jest oznaczone czerwoną kropką. Jeżeli ono będzie miało miejsce, to z buta dostajecie skina. Czas na przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Gaminate. Gaminate to suplement dla graczy, który poprawi twoją koncentrację i da ci siłę na długie wieczory z ligą. Na pewno wiecie, jak to działa. Do takiego, na przykład, shakera wsypujecie Gaminate'a, zalewacie go wodą, wstrząsacie i pijecie. Jest pysznie, jest energetycznie, jest doskonale. Ale mamy nowości. Bardzo miło mi zakomunikować, że we współpracy z Gaminate powstał taki właśnie shaker. Z moją twarzą. Jest to edycja bardzo limitowana, także jeżeli chcecie zgarnąć taki shaker i pić Gaminate'a z pojemnika z moją mordą, śpieszcie się i klikajcie link w opisie. Na drugi news od naszych przyjaciół z Gaminate jest taki, że na ich TikToku trwa właśnie konkurs rapowy, w którym można wygrać 1000 zł. Jedyne co musicie zrobić, to dograć swój rap do tracka, który jest wrzucony na TikToku Gaminate'a. Oczywiście link również będzie w opisie. Oznaczyć post hashtagiem Gaminate Rap, no i wygrana może być wasza. Wszystkie linki są w opisie, pamiętajcie o kodzie Dr. Hodo, dzięki któremu dostaniecie 10% rabatu. No i wracamy do odcinka. Shao, ty coś masz? Nie. Chawat? Ja też nie mam. I Bezowi się trafiła łatwa tabliczka chyba. Zawsze Bezowi się trafia. Dlaczego ja dostałem taką, że potrzebuję dobrych graczy w drużynie, żeby mi to zrobili. Ale to zagrałem, ty widziałeś to? Support killa. No nie, odepchnąłeś mi ją znowu, no nie, no z tego... intuujesz, intuujesz, chod, nie, no pojechał. O mój Boże, zmisowany ult, tak, ja tak, tak, mam. Ej, jest, no, zmisowałem. Mamy kolejne, drużyna traci smoka. Ej, ja też mam drużynę traci smoka. Na tym etapie Bezy był na dużym prowadzeniu, ale za to Shao postanowił zabrać się za sposób. Ten nie zadziałał. Nie chciałbyś mnie może zwyzywać? Albo krzyknąć na mnie? Ale ten już jak najbardziej. Nie inwajduj mu kampa, nie! Nie rób tego, nie rób tego! Ale i niechanie kampy, dziękuję! Dobra, ja mam. Chodzą na więcej deadów. O nie, faktycznie. Ej, zimne dzięki, ktoś kupuje mobility. Mam to, dzięki. Dobra, mam kolejne. Jako? No w sumie było wcześniej, no drużyna traci tureta. No ale tu już nie ma kurwa żadnych turetów na całej tej mapie. Gratulacje. Zimny? No. Ja mam pytanie takie. Stopwatch to jest to samo co Zonia? Nie. A. Kuba, kuba. Bardzo proszę. Chyba na 5 śmierci. No nie, no przecież te roślinki też tak mi... nie da się grać. Nie da się grać. Dobra, ja mam jeszcze jedno, bo teraz zauważyłem. Ktoś ma 10 deadów, a ja Shao. I ty chodzą. Ej, już nie musiałeś tego dodawać. W trakcie pierwszej gry nikomu nie udało się wbić bingo. Odpaliliśmy więc kolejną gierkę. Jony, I hope you step on a piece of Lego. Może wróg wyzywa na czacie. No trochę dobra, to można naliczyć. No. Dobra, jest! Żeby wyjaśnić kolejny fragment, muszę wam pokazać ekran ładowania tej gry. Tak jest, nikt nie wziął smajta. Bezu postanowił siedzieć na midzie z kaptynem i o dziwo pomogło to Shao. Kapten, co to cicho? Bo on kurwa Beza na midzie i próbuje zabić od 4 minut. Dobra, kapcie, dziękuję Milce, dziękuję Patryk. Dobra, zaliczone, Shao. Ej, serio, jest coś takiego? O kurwa, spierdolamy. Easy, jesteśmy w domu. Nie zrobił. Haha, co tam? Co tam, byczku? Jesteś martwy. To było świetne, Kuba. Dziękuję. A jak ktoś coś zrobi przeciwnik? To też się liczy. Spawnowanie ma z tym przez Zaka. Tak, jak najbardziej. Ja też tu mam! Dzięki, kapten! To bingo mam! Tak? Mam najtrudniejszą kartkę! Co za fake! Dobra, proszę państwa, mogłoby się wydawać, że to tyle. Mamy zwycięzcę. Chłopaki jednak nie zauważyli jednego. Chodziło o spam 7 maestrium. Chawat, przeczytałeś swoje zadanie. Spam maestri. Ale którym levelem? No 7. No to nie masz bingo. Ale to co, on spamował 5 levelem? Na 4. No to proszę państwa, nie ma takich rzeczy! Dobra! Wracamy do gry!
bo wcześniej ten, on właśnie przeżywał na dwóch, to jest outplay 1v2, co nie? Tak, to prawda, można zaliczyć, no. Bingo, bingo, bingo. No co? Kolejny! No to proszę państwa, aktualizacja jest taka, Captain ma bingo i to on zdobywa pierwszego skina. No i na tym zakończyła się gra numer 2. Captain zdobył bingo, zgarnął skina, ale była jeszcze jedna specjalna nagroda do zdobycia. Proszę państwa, ostatnia gra, jeżeli komuś uda się zdobyć wszystkie 16 osiągnięć, wygrywa 2 skiny. Let's go. Chyba, że enemy by to... actually? Enemy też może być, no. Czyli pan też zrobił wtedy solo nas wszystkich. No tak, to, ale to zaliczam to już teraz. Oj, ginie! Jest! Moja myszka się odłączyła nagle, what the fuck? O, jest! 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 Ej, legitnie myszka mi się rozłączyła w połowie fajta. O, bardzo już potrzebujesz tej od series. Coś ten? A, no, czterech! Wszyscy są... Shao specjalnie je atakuje, bo nie chce, żeby surrenderowali. 2-1-3-7! Ej! Na tym etapie Bezu już zrobiłby wszystko, żeby tylko zdobyć kolejne punkty. Dlatego zastosował taktykę wkurzającego kuzyna. No i cóż, udało mu się wybajtować reakcję kaptyna. Zróbmy barona. Nie no, zróbmy barona. No, ale ja nie mam barona do zrobienia. Chodźcie barona. Bezu, zamknij mordę z tym baronem. O jest, zamknij mordę, zamknij mordę! Uspokój się. No bo co, nie mam żadnego wyzwania z tym, z czymś takim, rozumówię. Dawajcie ich tam! No takie lowy! Autoatak! Autoatak, ale jest pentadol z dobrego gra. Mamy to teamfight na baronie! Zaliczamy. No je... Zonia! Najgorszy i ten grzech! No nie! O, jest ace! Jest ace! Jebany, co zrobił? Ej, ej, koń, biegnij tam! Nie, dwa zostały, ale ja i tak... Dawaj ulti! Jest! Jest! Gra zbliżała się końcowi i gracze już nie mieli żadnych hamulców. Próbowali wszystkiego, żeby tylko wygrać. Hawat, co? Mów różne rzeczy. Bo nie wiem, jestem kurwany. No, też powiedział to! O mój, dziękuję! I w tym momencie na karcie Shao była już tylko i wyłącznie jedna pozycja. Fail Blast Cone'a. Tylko to zdarzenie stało między nim i wygraną. Ale wrogowie nacierali już na nasz Nexus. Shao zrezygnował z jego obrony i biegł w kierunku Blast Cone'a. Wierzył, że jeżeli sam go sfailuje, naciągnę zasady i zaliczę mu ten punkt. Czy miało mu się to udać? Czekaj, 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 czekaj! Czekaj, no, nie! No, for favor! Chcę przeskoczyć przez ścianę! Nie! Nie! Dobra, dobra, to nie, nie, nie! Ja idę oglądać wszystkie wody z tych trzech gier. Ja patrzę, czy ktoś sfailował Blast Cone'a. Ja się nie poddaję. Proszę państwa, ostatnie zadanie, którego zabrakło Shao do dostania zwycięstwa, to było fail Blast Cone'a, kogokolwiek. Czyli podsumowując, bingo trafił Captain i on dostaje skina. Oprócz tego, kafelek z czerwoną kropką został trafiony przez Shao, czyli on dostaje skina. I Shao zobowiązał się, że sprawdzi wszystkie powtórki i sprawdzi, czy nie było tam failowanego Blast Cone'a. Jeśli tak, to dostanie on dwa dodatkowe skiny. Dzień dobry, z tej strony Shao. Już po nagrywkach. Spędziłem teraz na streamie jakiś czas, zapraszam do mojego streama. Spędziłem trochę czasu oglądając wody, żeby znaleźć, jak ktoś failuje Blast Cone'a. I mamy tutaj, jak Hawat schawacił Blast Cone'a i nie przeskoczył przez ścianę. Udało się. Dziękuję, kocham was wszystkich. To proszę państwa, to już wszystko na dzisiaj, a wy kliknijcie sobie tutaj, żeby zobaczyć, co kryje krzak w League of Legends.